Dwa łuki na pierwszej karuzeli, powodzenia. Cloud mapa. To w ogóle to jest trzecia gra, gdzie jest bez spatuli na pierwszej karuzeli. I to mi się podoba. I to mi się podoba. Oby taki nagle na więcej. Czemu ja postawiłem w ogóle to? Sensu. Zresztą i tak nie ma znaczenia. W pierwszej rundzie. W innych rundach ma to znaczenie, bo chcę skończyć jak najszybciej rundę, żeby jak najwięcej czasu, żeby się zastanowić, co sprzedać lub zostawić. O. Czemu tak? To jest taki useless item. Warmoga nie możemy zrobić. Czy to jest taka masakra? Ten Warmog może jeszcze na w early game da radę, ale później już nic nie robi. A potrzebujemy jednego belta, żeby zrobić Morello, więc nie możemy użyć sobie dwóch beltów tylko po to, żeby zrobić sobie Warmoga. To jest useless. Po prostu dramat. Tyle wam powiem. Dobra, to już lepiej. Ciekawe. This is a waste of my time. Trzeci mag, no i mamy trzech magów, to jest jakaś tam opcja. Czy ja kiedykolwiek chciałem zrobić złotą talię? Nie na tej mapie. Dobra, jest jeden zefir. Dobra, kupimy tak. O, się kręcę. No dobra, troszkę fartu dopisało. Troszkę fartu dopisało. Mamy trzeciego maga. Nie zlevelujemy teraz. Tak, kochanie. Będzie Escape from Tarnobrzeg? From Tarnów? I tak, będzie. Będzie, będzie. Siema, to kill. Krusek na dół. Hej, co jest? Co się dzieje? Czemu tych talie tyle się rzuca? Ewidentnie gra chce, żebym zrobił złotą talię. Wymyślili sobie jakieś święte mi sklepy po zakali, a chciałem cieplutkie bułeczki na śniadanie. A ty wpisałeś już KKK na drzwiach? W sensie KMB? W sensie KGB? Ale poniewierany ten Vlad. Rozrzucany po mapie wszędzie, gdzie tylko. Ta srebrna LeBlanc tutaj kieruje. Mocno.
sumie nie wiem po co mi ta. No bo co, czy ja będę grał Woodlandami? No nie będę. Nie będę. $20 i tak nie zrobimy na karuzeli. 10 najwyżej zrobimy. Mamy 6 golda, trzeba zapamiętać. O, jaki double cast. 7 golda, dobra. Mieczor by nam się najbardziej przydał. Ewentualnie Aperod. Ej. Dupa, dostaniemy kuźwa bow. Nie ma szans. Mogło być gorzej. Tyle wam powiem, ale jeden gold z karuzeli? Ach, to jest tragedia. To jest absolutna tragedia. Z tego nic nie możemy zrobić. Więc czekamy. Czemu ja w sumie tej nie położyłem w tym rogu, nie wiem. Głupi jakiś jestem. No, proszę double kaściki teraz. Dobrze, bardzo ładny double kaścik. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Siema, Wilek. O! A to ci. Pierun. To tak. Tego pana zostawimy. Dabik. Ten Nocturne będzie szedł 2 lata. Spoko to było. Niech, 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 niech. Zobaczcie tego bidnego Nocturne, jak się rusza. Na, 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 na. I 30 golda. Dobra, nadrobiliśmy stratę w goldzie. Więc nie ma źle. Nie ma źle. Nadrobiliśmy stratę w goldzie. Teraz by się przydało tylko dostać miecz z golemów i w ogóle byśmy byli już w domu. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, mieczyk z golemów, poproszę raz. Ile my dostaniemy? 9 golda powinniśmy dostać, nie? Po tej rundzie, tak? Dobrze mówię? 3 to liczy win streak z golemów.
Nie, nie powinno liczyć. O! O! No i bardzo ładnie. Dobra, bez tragedii jest. Jest naprawdę bez tragedii, wam powiem. No, jeszcze taki upgrade nam się trafił. No dobra, to jedziemy tak. Jedziemy też tak. O które przesiadkę tytułów? Jeszcze nie mam pojęcia. Powinniśmy wygrywać. Mimo piątego levelu powinniśmy większość walk wygrywać, mam nadzieję. Gdybyśmy mieli morale, to byśmy na pewno wygrywali. Dziękuję, kochanie. Czy... W sumie to mamy morale. Na tą rundę mamy morelo. To jest warto. Zrobimy tak. Jakbyśmy kurde mieli zabrygradowanego Nautilusa albo Thresha, to bym w ogóle się nie zastanawiał nad rolowaniem. W tej chwili się zastanawiam nad rolowaniem, z tego, że mamy bardzo duży win streak. Ale upgrade'ując w tej chwili nasz build o Syndrę, zdobyliśmy pełnego... Pełny bonus do Oceanu, więc kurde, nie jestem pewien. Chyba powinniśmy większość walk wygrywać, tak mi się wydaje. Ale no ten złoty... Złoty dranie jest dużym problemem. Gdybyśmy mieli Morello, to by nie był problemem. Nie, jakie dodże! Nie wierzę. Dobrze, okej. Okay. Jest git. Dobra, słuchajcie, nie ma co się zastanawiać. Rzadko się zdarzają takie sytuacje, żeby mieć takie, tak mocną drużynę. Więc to robimy win streak jak najmocniej jak się da. Tak, gram agro. Takie bardzo mocne agro nawet gram. Można by powiedzieć. Aperoda oczywiście nie ma. Miecz byłby ok. No Brand był najlepszym pikiem, ale jesteśmy ostatnim pikiem, więc bardzo mała szansa, że cokolwiek dostaniemy. Hmm.
Kurde, ten Garden Angel. Sześciu magów nigdy nie będziemy grali. No chyba, że dostaniemy czapkę maga. To wtedy może ewentualnie będę się zastanawiał. Ale zaatakujcie tego Kazikta, co? Raz. No, zrobimy Rodika jednego. Jest. Na 4-3 zrobimy level up. O kurna. Ha. Cześć, kochanie. Dziękuję.
Ale się tutaj odpaliły te shadowy na początku. No, było ciężko przez chwilę. Czy mamy jakieś item niezbudowane? Nie mamy, nie? Wszystko wykorzystaliśmy do tej pory. Co nam by się najbardziej przydało? Jeśli dostaniemy Mumu, to drugi... Może drugi Garen Angel? No, z tego nic nie zbudujemy. Do którego momentu powinno się grać woodlandy? To zależy. Ja zazwyczaj, jeśli mam jakieś woodlandy, to sprzedaję je podczas wilków. Oj, ten singed. Ale porobił. Zephyr nie podziałał tam, ale jest okej. Czy będzie reset rank? Nie, reset rank już był tutaj. No to teraz by nam się Nami przydała. Co sądzę o Ant robionej na maga? Nie jestem fanem, bo ona za rzadko ultuje. Ten będzie dużym problemem. Jeśli zdobędzie złotą Kindred, to będzie mega problem. Siema Dominik. Co jest? To są jaja.
Dobra, top 4 mamy. No. Kuźwa była Syndra. Akit. A nie możemy tej Syndry sprzedać, bo tracimy wtedy 4 Ocean. Mógłbym Ankę zamiast... Kurna... Mógłbym Ankę zamiast Talia, ale Talia też w tej chwili imo sprawdza się jeszcze w tej chwili w tym lobby. Więc sam nie wiem. Czemu Jorg jest taki ważny w tej kompozycji? Miałem go jako pivota, ale patrząc na to lobby w tej chwili to się naprawdę sprawdza. Ty, ale no nie mogę trafić tych jednostek, które chcę, nie? Co jest? Dwa zefyry, tak zasadniczo. Będzie problem tutaj, lul. Tyle by było z naszego winstreaka. Tyle rolów zrobiliśmy, a nie dostaliśmy żadnego Amumu. Żadnego Tarika. To jest niemożliwe. I żadnej Nami. Ej, o ile się nie mylę, jedyną postacią na tier 5, którą dostaliśmy obecnie, a mamy level 8 od 4-3, to był Singed. 1. I nic więcej. Plus daba jednego? Zaraz się naprawi. O, kuźwa mać. Och. A dobra, i Zed był, no to super. Dwie postacie, które w ogóle nie potrzebuję. O. Trzy razy zultował. Szkoda, że damage'u trochę zabrakło. Ja pierdzielę tej. Ta Syndra po prostu 2 lata była z... Bardzo potrzebujemy Nami. Ta Anka też by się przydała, no ale kuźwa mać. Kolejna Glacial Lux. No nie wierzę. Jest Nami, wreszcie.
No kurde, jakby ten Bran nie zniósł. Blisko. No, z tym Shadowem będzie mega problem. Glacja, no to jest do niczego. Czemu daje Zephyr na Nami? Bo Nami potrzebuje ochrony przed asasynami. I to praktycznie pozwala znokautować jednego asasyna, zanim zacznie w ogóle grać. No niestety teraz z Shadowem nic nie zrobimy, lul. Że jak ona mi jebnie za milion. Kurwa, ma dwa zefyry. Będzie ciężko, ma dwa zefyry. Mega ciężko będzie. Mega, mega, mega ciężko będzie. No jest. A, patrz drania, ale mnie ojebał. Myślałem, że przestawi jeszcze, no nie.
Nie, no jest mega ciężko. Czemu ta Lux tu? Plan był dobry, ale dupa. Ale ciężko było. Ciężko było, no złota Kindred kurde za mocne. Jeszcze z dobrymi przedmiotami. Dabik.